like that, something like that. It was a 2-week notice, and I was in training camp, training at Don King's training camp, and the offer came up for me to step in because Galata got cut, because Galata was playing games. He was playing games, that's what I heard. He was playing games and really didn't want to fight. Saleta was making him, you know, y'all little country fight thing between one another, whatever, you know, y'all citizens or whatnot. You know, who's the best, which I guess Saleta proved who's the best. But yeah, I think I got about $25,000 and everything, and it was a great fight. It was my best. I enjoyed that fight more than any fight that I fought because it was in Chicago, my hometown, at the United Center, and I had a lot of old friends to come to see the fight. I had a lot of family members that never seen me fight come and see me fight also. So I think that was my best, most prestigious fight to date. Odpowiadając na pytanie pierwsze Mateusza Borka, za chwilę zadam drugie. Za tą walkę w United Center otrzymałem, o ile pamiętam dobrze, $25,000. Uważam, że była to jedna z moich lepszych walk. Dowiedziałem się o niej 2 tygodnie wcześniej, po tym jak Andrzej Gołota odniósł kontuzję, czy jak słyszałem z innych źródeł, po prostu nie chciał walczyć z Przemkiem Saletą. Dlatego zajęło mi to tylko 2 tygodnie, ale byłem zadowolony, że mogłem walczyć w United Center, ponieważ jestem z Chicago. Wielu członków mojej rodziny, którzy zwykle nie mieli okazji mnie zobaczyć, mogli wejść do United Center i zobaczyć, jak to wygląda i mnie w akcji. Także cieszę się, że udało mi się zawalczyć. Żałuję tylko, że tak jak wspomniałem jeszcze raz, że nie udało mi się walczyć z Andrzejem Gołotą. Oliver, the second question will be, did you have a chance to watch Marcin Rakowski, your opponent on Saturday fights, and what do you think about him fighting your son, and what kind of fight do you expect from yourself against him on Saturday? Wow. First of all, yeah, I've seen him fight Mr. Danny Williams here. I've seen him fight. Of course, I was at ringside when he fought my son, which that was kind of hard to take basically after the fight because of the doctor wasn't there. So other than that, that was the most disturbing thing in my career was that. But I was blessed to get over that, and I'm back, and I hope that we do have a doctor at ringside, which is very important because the guy I'm fighting here, he's a banger. I'm a banger. Y'all know I'm a banger too now. He's a banger, I'm a banger. And we definitely need a doctor there for to take care of me as well as my opponent here. Because when we clash, you know, somebody might get hurt. And I hope we both be well after the fight. I'm well prepared. I believe that he's well prepared. And maybe may the best man win. I'm a gracious loser, whatnot, and I'm a gracious winner. I think, you know, whether I win or lose, I'm gonna hope that we both be all right and everything. And I just love the sport of boxing. And let's see where the chip lie when it's all said and done. Tak, odpowiadając na pytanie, oglądałem walkę Marcina Rakowskiego, ostatnio również walkę z Danem Williamsem oczywiście. Stałem również w narożniku, kiedy walczył z moim synem. Była to taka sytuacja bardzo wstrząsająca dla mnie, jedna z bardziej wstrząsających w moim życiu, ponieważ wszyscy widzieliśmy, jak się ta walka potoczyła. Zabrakło lekarza w narożniku i to była taka sytuacja, której no, nie chciałbym powtórzyć. Jeśli chodzi o Marcina Rakowskiego, no to wiemy, czego możemy się spodziewać. Marcin Rakowski to rodzaj takiego ringowego zabijaki. Ja również do takiego należę. Także możemy się spodziewać, że ta walka no właśnie w ten sposób będzie wyglądała. Miejmy nadzieję tylko, że nikomu nic się nie stanie, że ktokolwiek zostanie zwycięzcą sportowym. Ja jestem zawsze również szczodry w swoich uczuciach, jeżeli wygrywam i przegrywam. Także najważniejsze jest to, żeby ten lepszy wygrał.